Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jestem Marta, tu jest Miki, stale zrośnięty z mamą. I zapraszamy was na dzień kolejny z nami. Cause you're here for a moment, you give all you got for love. O, Mikołaj znalazł rozpakowywaną paczkę przeze mnie. Słuchajcie, co dzisiaj jest w planach? W planach dzisiaj jest zamówienie diety. Nowy rok, nowa ja, już właściwie jest koniec stycznia, ale powiedziałam, że na przekór wszystkiemu ja nie zacznę od stycznia, zacznę od lutego, a właściwie od końcówki stycznia. I zamawiamy dietę tą samą, którą mieliśmy końcówką tamtego roku. Wiem, że bardzo wiele z was... No ale nie wyłączaj. Włącz. No, światełko włącz. Siup. Dobra, tutaj rozmawiamy z wszystkimi. Wiemy, że bardzo wiele z was zamówiło sobie tą dietę. Muszę się obrócić tak, ponieważ kontakt jest bardzo cennym przedsięwzięciem dla Mikołaja teraz. Jak pokazywaliśmy wcześniej, mamy też dla was kod rabatowy, który jest taki automatyczny, ale pomniejsza wam zamówienie o 7%, więc zawsze to jest, coś zostaje w kieszeni, zawsze warto sobie tego użyć, więc wam tutaj dajemy. I jaką dietę weźmiemy, to wam zaraz pokażę, bo do tego dojdziemy. I też pojawi się odcinek, jak ta dieta wygląda. Krzyś będzie brał standardową, ja nieco inną. Tymczasem pokażę wam coś, co mi przyszło. A propos nowa ja, zamówiłam sobie cały zestaw. To jest twój talerzyk. Zamówiłam sobie cały zestaw z Twistshaka, z torbą do ćwiczeń, piłką, gumami, matą. Taki zestaw dla mamy. O, jest też w nim bidon, którym Mikołaj się zainteresował, na wodę. Cały jest taki beżowy, no przeładnie to wygląda, wiecie. Ja wiem, że to może głupie i tak dalej, ale... mi się zawsze fajnie zaczyna, gdy ja mam całe zaplecze. No nie wiem, tak zawsze podchodzę do tematu, że wiecie, nowe zakupy, te sprawy. No i właśnie stąd się wziął ten przypływ emocji do zestawu z Twistshaka. I właśnie tutaj mamy wielką gumę, bo ja zaplanowałam sobie, że zacznę ćwiczyć pilates. Że są to przyjemniejsze ćwiczenia i bardziej takie intensywne, a przy tym wszystkim nie jest to takie uciążliwe. Przynajmniej tak to wygląda. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. I tutaj mamy właśnie piłkę do pilatesu, którą chcę nadmuchać. Tutaj gdzieś była pompka. Do zestawu jest dołączona, także Mikołaj, dmuchamy piłę. Na Instagramie wam pokazywałam wszystko to, co zamówiłam, bo zamówiłam też torbę dla Mikołaja. Był też kod rabatowy, nie wiem, czy on nadal działa, bo to było 20NOWENJOYMENT i on się łączył z innymi rabatami. To była współpraca na Instagramie, tutaj wam po prostu mówię tak dodatkowo. Może jeszcze działa, więc sobie ktoś wykorzysta. Obowiązywało na wszystko, wózki, tam były na przykład wózki przecenione o 50% i jeszcze minus 20% z naszym kodem. Wszystkie te talerzyki, butelki, no wszystko, na wszystko kod działał. Mikuś, mama by chciała, żeby ten bidon został, wiesz? Szukaj dziurki. Tutaj mamy wentyl. Zobacz, Mikołaj, będziemy pompować. Tu wkładamy. Tak. Pompujemy. Ojej, to trochę potrwa. Mama pompuje mocno! Takie to było ciężkie! Rzęsy by się mamie odkleiły, wiesz? O, tu jest dziurka, patrz. O, tu wkładamy. Mama chwyci, a ty pompujesz. No, dawaj. No i tak. Brawo! No. Co tam masz, Mikuś? To jest imbir. Powiesz imbir? Nie gryź imbiru. Chcesz teraz ty? Dobra. Mama już zdarła Twistshake z pompki. Tak, super! O Boże, jestem cała spocona, a pompuję tylko piłkę. Jeszcze nie zaczęłam na niej ćwiczyć. No bo to jest pierwszy dzień ćwiczeń, to jest napompowanie piłki. Tak. No i to będzie dzisiaj wystarczające dla mnie. Pachy mi się spociły. A ty robisz bamba? I co, napompowana? Za mało jeszcze, nie? Czuję się jak te takie z teledysku, co tu masło kręciły. Żeby nie powiedzieć... Nic więcej, nic nie powiem! Wy też nie komentujcie. Chociaż ja mam wrażenie, że jak wsadzę tutaj ten korek, wiesz, to jak mi w dupę trzaśnie. W końcu. Jak na nią sobie usiądę, wiem co chodzi. Czekaj. Ja wiem, że już byś się chciał bawić. O! O Jezus! Jesteś bardzo silny, że to otworzyłeś, wiesz? Nie wiem, jakim cudem to się będzie trzymać. Mam wrażenie, że jak pierdyknie komuś w oko, to... Sprawdźmy to, kochanie. Siadam na piłkę. I tak jest... Jak fajnie! Pamiętam, ja mam taką piłkę! Była mała, tylko miała tutaj takie dwa rogi i się skakało. Kto miał taką piłkę? Co tam, pilates? Mikrofon w ogóle, zero, nie? Chcesz się usiąść? Poczekaj wygodnie, jak go chwyć. Tutaj ma... Chwyć, idź się usiąść jak wygodnie. Fajnie. Mógłbym tak przed komputerem siedzieć. No właśnie o tym mówię, że podobno na takich piłkach fajnie się wygodnie mi w nogi, powiem ci, tak, że... mam to samo. Żebym chciał spróbować aż przed komputerem. Też. I patrz, jakie masz proste plecy. No, bo muszę. I ćwiczę cały czas. Bounce. Popatrz. A ta jest na piłce. Teraz Miki jest na piłce. Żeby nie było jak z chomikiem. No, ding! Co to? Ziup! Fajnie? Super! Jeszcze raz? Hopsa! No, proste plecy, mama trzyma za nogi, a te proste plecy, tak? Hopsa! Ale fajna, jest piłka! Teraz sam? Dom. Ziu. Nie wchodź na płytę, nie? Tutaj nie wolno na to wchodzić. Light, guma light. O, Misiek! Czas na test gumy. O nie! Ej, fajne! Oho! Ej, naprawdę tu można... Ale się ćwiczy! To jest jak ciężarki, Misiek! Garnę sobie jakieś tutoriale! Chcę zamówić dietę obniżonej zawartości cukru, żeby było po prostu bardziej dietetycznie i mamy tutaj 5 posiłków. Ja biorę 1800 kalorii, na 5 dni wychodzi to 280 zł. No i tutaj jeszcze macie kod rabatowy, który sobie wpisujecie i cała wartość zamówienia obniża się o ten nasz kod rabatowy. Krzysiowi biorę dietę standard, tą, którą miał poprzednim razem, bo mu smakowała i tą chcę drugi raz. Fajnie, bo dodane zostały na stronie vouchery, więc tam na 300-500 zł, na 5 dni dieta kosztuje tam około 200 paru złotych, w zależności od kaloryczności. Tak teraz u nas jest, że Mikołaj cały czas jest głośny, ma taki głośny dzień, więc będziecie go słyszeć tam z tyłu kamery, więc fajnie, bo można komuś zrobić taki prezent, jeżeli chciałby zacząć taką dietę albo wiecie, zastanawia się, mówił wam o tym, no to też fajna opcja na prezent dla kogoś. Linka do diety zostawiam wam pod spodem. Dlaczego ją pokazujemy? Dlatego, że jest po prostu smaczna, tania i wychodzi to o wiele lepiej w budżecie domowym niż samemu gotowanie, pichcenie, jeżdżenie do sklepu, kupowanie i wyrzucanie tego, co tam nam gdzieś zostanie w lodówce. Więc dla nas super opcja i też polecamy wam spróbować, bo jak przeliczycie sobie koszta, tylko warto, żebyście zrobili sobie taki realny przelicznik, każdy paragon w sklepie dodajecie, a potem zobaczycie, ile wychodzi tutaj z dietą, gdzie macie już z głowy gotowanie i pichcenie dzień w dzień, no nie, do końca życia. Najgorsze. Dobra, zamawiam. bam bam robił, tu robimy bam bam. To doskonale wie, jakie to jest męczące. To jest najlepszy chyba sposób na wywalenie emocji. Jeżeli ktoś ma w sobie tyle negatywnych emocji, załóżmy, ale ty się wspinasz. W ciągu dnia to niech se sofę wytrzepie, wszystko mu zejdzie, wszystko mu będzie obojętne, jak skończy trzymać sofę. Im większa sofa, tym większe zobojętnienie, uwierzcie mi. Temu żeśmy z taką dupną kupili, bo masę stresów mamy. Zrobiłam już część sofy, ale końca nie widać. Jak nie widać? Jeszcze coś? No spody, a teraz wszystkie góry. Bo właściwie... Miki, co ty tu zrobiłeś? Kolego! Krzyś robi pizzę. Piątkową pizzę. Oje. Piecze się tam już jedna. Tak, to jest ostra, jest przepyszna. Jak ktoś lubi ostre smaki, to... To jest mega, mega pizza. Jak widzicie, pieczymy w piekarniku, ponieważ z przepiśnika naszego oczywiście będzie można piec pizzę normalnie w piekarniku, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma w domu piec do pizzy, ale każdy ma piekarnik, nie? Zgadza się. I jednocześnie jeszcze w przepiśniku będzie oczywiście przepis na piec do pizzy, piekarnik oraz sam kamień, jeśli macie w domu. To na kamieniu również jest wszystko sprawdzone, jak to wychodzi, ile minut trzeba piec. Tak. Więc... Też podamy wam, ile czasu trzeba kamień wygrzewać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy pierwszą poduszkę. Zobaczcie, jaka jest tutaj wyrobiona z tej strony. Krzywa na potęgę. I teraz pokażę wam poduszkę, która została wytrzepana i jest jak nowa. I z tej perspektywy mega dobrze to widać. Jak Mikołaj zejdzie. Mikiś, chodź do mamy. Super, dziękuję. Chodź, chodź. Chodź do mamy. Tak, chcę pokazać, wiesz, sofę. Zobaczcie, jak wygląda wytrzepana poduszka tutaj z tej perspektywy, a jak krzywa jest tamta. I gdy nie trzepiemy sofy, wiecie, nie ruszamy tych poduszek, one się po prostu uklepują, a co jakiś czas, gdy je tak właśnie napompujemy, to one wracają do swojego stanu. I drugie pytanie, które zapewne się pojawi, to właściwie czym odkurzam i tak dalej. Jest to taki odkurzacz do roztoczy, który zabija, roztocza i dezynfekuje samą sofę. Oj, uważaj, ostrożnie. Fajne o tyle, że mamy procentowy stan, jak to wygląda w tej naszej sofie, jak bardzo jest ona zakurzona. Odkurzacz ultra szybko, z ultradźwiękami i specjalną szczotką uderza w tą sofę, trzepiąc ją i unosząc jakby ten kurz, który od razu wciąga i filtruje, dezynfekuje przez promienie UV i dodatkowo jeszcze ogrzewa, żeby zabić roztocza. Więc wszystko w jednym, jeżeli ktoś jest alergikiem przede wszystkim. No i jeżeli u was w domu pomimo wywietrzenia unosi się taki zapach zaduchu, zapach kurzu, pomimo tego, że posprzątaliście cały dom, to prawdopodobnie winne są sofy i czasami warto je powąchać i wtedy albo używać tego typu odkurzaczy, albo po prostu dać ją do prania. My tej sofy jeszcze nie praliśmy, no ale mamy ją też 1,5 roku, więc no my tak pierzemy sofę gruntownie, że przychodzi tutaj pan i wszystkie poduszki tym specjalnym karszerem myje tak raz na 3 lata i jest ok, a w międzyczasie ją po prostu odkurzamy, trzepiemy, wietrzymy i tak dalej. O, pizza! Proszę. Ale jest bardzo cieniutka. Jest mega cienka. Ale dobra. Kocham ostre. a ta pizza jest tak punkt ostra. Tak piecze, trochę pali, ale jednak wszystko w granicach przyjemności. No i ten sos ostry, czuć go, no nie? Ale jest tak ostra, że czuć w żołądeczku, że jest ostra. Tak. Pizza z piekarnika jest zupełnie inna niż pizza z pieca do pizzy. I zupełnie inna jest z kamienia. I zupełnie inna jest z kamienia. Każda z tych form pieczenia daje wam zupełnie inny smak pizzy. Szczególnie jeżeli chodzi o ciasto. Bo najlepsza, bez dwóch zdań, jest pizza z pieca do pizzy. Ona jest taka bardzo przypieczony, jest ten spód, że widać jakby był normalnie, jakby była pieczona w piecu opalanym drewnem. Drugie miejsce jak dla mnie jest kamień do pizzy, który kupicie za parę złotych i możecie tą pizzę sobie robić i właściwie jest bardzo podobna do pieca do pizzy, tylko troszkę inaczej się ją piecze i nie jest aż tak jakby podpalana od spodu. No i z piekarnika to jest już taka bardzo, czuć, że to jest domowa pizza, o, w ten sposób. Natomiast składniki na górze, które mamy, są przepyszne. Kocham ostre pizze. Nie włączaj na razie. No. Zobacz, jaka jest różnica. No, jest ogromna różnica, jaki ma kształt ta taki, wiesz, wykrzywiony. To jest idealna jak nowa ze sklepu, mega, to wybiłaś. No. Jesteś super, super trzepaczem.